Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Charles Baudelaire. Kwiaty zła. Tłumaczenie Antoni Lange, Adam Emski. Czyta Joanna Niemirska. Nagranie Studio Dźwiękowe Art Republika, Rafał Poławski. Epigraf na potępioną książkę. Czytelniku sielankowy. Trzeźwy, spokojny człowieku. Rzuć tych pieśni kwiat niezdrowy, wykąpany w orgii ścieku. Jeśli cię szatan nie wdrożył w swej retoryki misterie, lepiej byś księgę odłożył, bo znajdziesz we mnie histerię. Lecz jeżeli byś zrozumiał, jak w otchłań spoglądać trzeba, czytaj, byś kochać mnie umiał. Duchu, co tęsknisz i nieba szukasz, by stanąć w tym niebie, żałuj mnie lub przeklnę ciebie.